Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w kontynuacji serii Zagrajmy w Lords of the Fallen. Z tej strony oczywiście Demony Diaz i wkraczamy od razu na bossa, czyli Kruka. A w zasadzie to nie tylko Kruka, bo i jeszcze chodzi tutaj o widmo, z którym walczymy. Które niestety najprawdopodobniej jest nietykalne poza umbralem. Okej, czyli lepiej robić tak jak ostatnio. Jeden mocny atak i tyle. Jak się zastanawiam, czy w ogóle walczyć z tymi przywołańcami, ponieważ chyba... Ej, jak mam z tego wyjść? Ponieważ jest to chyba średnio trochę opłacalny układ, skoro... przy zabiciu jej... ona uśmierca od razu wszystkich przywołańców. No tutaj tak naprawdę powinienem być w stanie tego unikać. No tu akurat... o cholera. No dałem ciała! Ewidentnie. Nie wiem, czemu otrzymuję obrażenia, skoro ten atak jest poza mną jakby. Jestem poza tym obszarem w ogóle. No jest to co najmniej nieczytelne. Żeby już nie przesadzać i żebym się nie odpalał. Ale no, nie podoba mi się ten boss, na pewno, to mogę powiedzieć. Chyba, że takie coś byłoby możliwe. Nie. Muszę wejść do umbrella. Jak ona się tam nazywała? Lucy? Coś takiego. Moja żywotność leży gdzieś tam. Aha, czyli ja muszę jakby być w tym w ogóle. Czyli działa to trochę... na zasadzie takiego oka cyklonu, w którym jest spokój. Poza nim, no, jest największe zło. Mało intuicyjnie, ale okej, okay, już rozumiem. Wracajmy. Chyba będę tych przywołańców rozwalał następnym razem. Tak sobie myślę. No żeż ty! Naprawdę? To jeszcze 3 razy muszę to zrobić. Okej, jeszcze chwila i się powinna zrespić. Myślałem, że ona tutaj jakby niewidzialna się staje, czy coś takiego, ale to po prostu te ataki takie są pokręcone. Zrespiła się? Mi się wydawało, że coś mi tu mignęło. Teraz dopiero się respi. W samym centrum. I podczas respienia się również jest w stanie mi zadać obrażenia. Także trzeba mieć to na uwadze. O kurde. Więcej ich nie mogło być? Au. Dobra, leci. To ja również i do niej polecę. Kurde, i od razu sobie uzupełnia ich zapasy. Że tak to określę. Gdzie ona się podziała? Kubana jest za lodem. Dobra, aha, czyli jeszcze raz tylko to zrobimy i będzie z głowy. 3 krzyże zostały, więc jak czegoś tutaj wyjątkowo nie spartolę, to powinno się udać. Jestem raczej dobrej myśli.
Czekamy na resp. Aha, jeszcze, no tak, jeszcze ta faza strzelania i różnych dziwactw. Oj. Dobra. Zaraz nam się zacznie respić. A niech będzie uzupełnienie amunicji. Może się przydać. Dobra, wykorzystane. No i tu już jest największy hardcore. Jeżeli chodzi o przeciwników. O kurde. No nie wierzę i znowu chyba tak samo zostałem dojechany jak w poprzednim odcinku, kiedy to no praktycznie jednego uderzenia zabrakło, dosłownie jednego uderzenia, aby zabić tego bossa za pierwszym razem. No dobra, powtórzę to. Najgorsze jest to, że to naprawdę nie jest trudny boss. Po prostu jego trudność ewentualnie wynika jedynie z tego i losowości, jaka może wyniknąć z no, ilości przeciwników, których sobie respi. I to jest po prostu irytujące. No to było bez sensu z mojej strony zagranie. Czemu latarnia, skoro... Ojej, nie, przełączyłem się już. O, witaj. Musiałbym wyciągać z niej duszę, żeby trochę tych więcej ataków przeprowadzić. No teraz to już nie ma najmniejszego sensu, ponieważ jedno uderzenie dzieli mnie od zabicia jej i przejścia do, nie wiem, kolejnej fazy, jeśli mogę tak to nazwać. Chyba tak, bo za każdym razem przywołuje ona trochę inne stwory. To jest ogromny plus na pewno za to dla twórców, że jeżeli chodzi o... Jak już się zdecydowali na taki motyw respienia wrogów, czego ja nie jestem w ogóle fanem. Uważam to za bardzo tanie i nudne rozwiązanie, ale jeżeli już na to się zdecydowali, to jest tak, że jeżeli ją dobijemy na danym etapie, no to automatycznie nam się czyści arena z przeciwników. I to jest, powiedzmy, no w miarę już coś działającego na plus na pewno tego bossa, nie? Się zapatrzyłem trochę. Dobra. Leci resp. Tu akurat latarnia Umbralu by mi się... O Jezu, bardziej przydała. No mniejsze obrażenia wchodzą. O Jezu. To jest nieopłacalne. Dobra. Kurde. Oczywiście spadające FPS-y nie ułatwiają walki. O. No i komuś do śmiechu, co? Kto się śmieje ostatni? Zobaczymy jeszcze. No chyba, że lekkimi atakami bym ją potraktował. No mogę to spróbować, tak przeeksperymentować. Może wyjdzie nie najgorzej. Wiem, ostatnia faza to nie jest dobry pomysł, żeby jakiś test tutaj, o kurde, przeprowadzać. Ale może.
wtedy trochę lipa była taka, że zostałem odrzucony. Okej, okay, chyba respi już powinien pójść. Tak jest. Dobra, no oberwała dwa razy. Ale czy to zrobiło jakąś... O Jezu. Nieprawdopodobną robotę? No śmiem wątpić. Jezu, jak to się szybko zredukował obszar, na którym możemy być, nie? Nie, chyba będę po prostu dobiegał i myślę, że pozostanę konsekwentny, jeżeli chodzi o tę metodę. Naprawdę. Powinien wchodzić przed. Znaczy do Umbral przed tym, nie? Jak wchodzimy na bossa. Byłoby zdecydowanie lepiej. Znaczy wygodniej po prostu, bo powiedzmy, że tam jakiegoś dramatycznego wpływu na przebieg walki to nie ma. O Jezu, misklik. Oczywiście amunicja tu miała być. Grana. Na wyższy poziom, no ale trudno. No dobra, czas obserwować. Wiem, że chcieliście oglądać pełne podejście do bossa, dlatego też pokazuję wam to w tym odcinku. Gdyby coś się zmieniło i na przykład uznajecie, że nie, no to jest bez sensu, że pokazuję wszystko, to dajcie proszę znać w komentarzach poniżej, możemy zmianę wprowadzić, nie ma problemu. Wiem, że czasami możecie zrewidować swoje poglądy, swoje podejście do danej kwestii, no wraz już z trwaniem serii na przykład. Już może wam się to przejeść na przykład, jeżeli chodzi o takie męczenie się z bossem i naukę go. Zwłaszcza, że no tu nie mam, nie oszukujmy się, jakiś super mechanik na tym bossie, który muszę rozkminić, tylko po prostu muszę to troszkę lepiej rozegrać. Gdybym miał szybszą broń, to z pewnością byłbym w stanie to... Okej. Okay. Zrobić bez hita. To znaczy, co ja gadam? Byłbym w stanie to zrobić tak, żebym dwa razy ją trafił. Bez hita, no nie, nie ma szans. Nie ma takich cudów, nie? No nie ma sensu. Wyciąganie, przynajmniej nie w takim wariancie, że ładuję sobie najmocniejszy atak, jaki posiadam. To się naprawdę mija z celem. Aha, to jest nowa już. Ponownie przywołana. Dobra, żegnaj. Nieźle mnie przymroziło. Źle to rozegrałem. Tu będę musiał zaaplikować sobie taki kamień zdrowia na tę fazę. Przydałoby się to i to bardzo. Dużo się tu dzieje.
I amunicji chyba nie będę uzupełniał, dlatego że tu nie będzie nawet za bardzo warunków do tego, abym zajmował się czymś takim. Jak leczenie takie słabe. Ej, dobrze wyszło. Tylko jednego zrespiła i jeszcze go rozwaliłem. No w sumie... Aha, no nie mam faktycznie. No to cholera, jakby się ta amunicja może tutaj przydała nawet. Kurde, nie wierzę, dojedzie mnie. No Jezus Maria, znowu na hita! Czemu nie mogłem tym krzyżem się wyleczyć do cholery? Kazałem mu się leczyć, zrolowałem nawet, aby przyspieszyć wstawanie postaci, a i tak nic z tego nie wyszło. Ja nie wierzę, no normalnie tak prosty boss, a tak... irytujące. No zobaczmy, no. Zabawne, nie? Że jesteśmy nietykalni. Roll! No bo ta strefa jest nieprawdopodobnie wręcz mała na tym ostatnim etapie. Do takiej prawie kropki to się sprowadza. I znowu czekanie na kolejną fazę. O, nie sądziłem, że aż tylu ich ściągnę. Fajnie. Znowu bardzo szybko i sprawnie poszło. Dobra, niech będzie ten krzyż, bo... Co za dużo, to niezdrowo już tego oszczędzania. No dobrze, jakby mi ładowany atak wszedł na początku tej fazy. To byłaby bajka, naprawdę. Dobra, muszę ogarnąć, bo jeszcze na tym najłatwiejszym etapie walki bym zginął prawie, bo się zagadałem. Przecież tak daleko byłem, ale absurd. Mogłoby się tu jeszcze więcej dziać, naprawdę. Nie wierzę.
Jezu, przeżyła. Chyba, czy nie? Był przez chwilę pasek, ale chyba gra ją dobiła. Nie rozumiem, co się wydarzyło. Co teraz? Nie mogę namierzyć tego kruka. To co, my mamy znowu czekać? To jeszcze jednak będzie faza? Nie, zginął. O Jezu, ale dziwne to było. Dobra. Chyba zginął, a może mam go dobić teraz? No właśnie, tutaj dobitka wchodzi w grę. Nie chcę czekać, bo coś by się mogło dziwnego wydarzyć. Na przykład zregenerować mogłoby się jej życie i byśmy powtarzali tę fazę. A tak, moi drodzy, pusty kruk w końcu ginie. Skrzydła rozpaczy, nasiono szczątków 8 strzępków umbralu i zniszczono herezję. Nice! Mamy to załatwione i ktoś tu się pojawia. A nie, to jest po prostu możliwość posłuchania. Ale ich tutaj dużo. No faktycznie dużo się dowiedzieliśmy. Niesamowicie wręcz dużo. W ogóle dużo to akurat wpadło mi punktów tutaj, bo 21 tysięcy to jest naprawdę mega dużo. Nie będę korzystał z tego nasiona, bo dosłownie obok mam punkt odpoczynku. Zerknę tylko sobie jeszcze, co będzie nas tutaj czekało. Topór przywódcy Kinrangru. Jest opcja wyjścia i powiem szczerze, nie będę z tego, znaczy zejścia niżej, ale jest taka opcja, z której skorzystam, czyli wyjścia właśnie z tej areny. Odpoczniemy sobie dosłownie kilka metrów obok, czyli tutaj. Niechaj będzie to ulepszenie postaci i przeznaczymy to na witalność, siłę i tysiaka mi brakuje, także to chyba też sobie dobijemy. Po prostu korzystając z przedmiotów, które mam w ekwipunku. No i to wystarczą dwie takie czaszki. Więcej używać nie będę. Kolejne ulepszenie postaci. Niech to będzie znowu siła, bo mamy z nią najlepsze możliwe skalowanie. No i oczywiście odpoczynek, żeby zregenerować sobie krzyże. I tak tu żadnych przeciwników po drodze nie było, poza bossem, ale liczę, że to nie będzie kwestia walki znowu z bossem. A to już mówił ostatnio. Nie ma tu niestety niczego nowego. No dobra, zobaczymy sobie w takim wypadku, co znajduje się na dole. Tam będzie można przejść. To jest możliwość zeskoczenia. Ale do miejsca, w którym już byliśmy. Z tego, co mi się wydaje. Tak więc przejdziemy tu. Czaszka pobudzona żywotnością. Coraz więcej tych czaszek zdobywamy ostatnio, jakby sobie... Jezu, ale te tekstury się nie wyglądały. Jakby twórcy sobie przypomnieli, że takie przedmioty istnieją i wreszcie je zdobywamy. To jest bardzo miłe. To jest zawsze doświadczenie. O, i kierujemy się do kolejnego promienia. Ciekawe, czy po prostu sobie go oczyścimy teraz. Czy coś jeszcze dziwacznego i przerażającego nas tu czeka. Szczerze, spodziewam się najróżniejszych scenariuszy. Ej, no jakoś dziwnie się odczytują te tekstury, nie? To już nie pierwszy raz w tej grze, to jest powszechny problem, ale no tutaj aż to się tak bardzo ofensywnie rzuca w oczy. Co, to będzie koniec naszej śnieżnej lokacji? Oczyść promień. Kurczę, no liczyłem, że ulepszymy miecz jeszcze przed powrotem do tego bossa na literę D. Dari? Jakoś tak, nie pamiętam, nie będę strzelał.
No i udało się. Przejście do Umbralu raczej nie będzie miało tu większego sensu. Blok deralium, dużo dłamki deralium i zwykłe bryłki deralium oraz mały fragment deralium. Bardzo naprawdę hojni byli tutaj twórcy, zostawiając taką skrzynię. Niestety, brakuje mi jednego kamienia. No, potrzebuję 8, a no, będzie ich 7. Tak jest. Dwie bryłki, te ogromne bryły wręcz mam. Ale to nadal jest niewystarczające. No cóż począć? Cóż ja mogę począć? Oj, to jest ta osada, w której spędziliśmy naprawdę sporo czasu. I tu coś jest teoretycznie. To wygląda jak miejsce walki z bossem. Żniwiarz światła, Jezus Maria, znowuż. Mamy wątpliwą przyjemność po raz kolejny, aby się zmierzyć. Ciekawe, czy to jest spotkanie, w którym wreszcie będę w stanie go pokonać? O Jezu, za długo się zbieramy do tego ataku. To se weź! Boże. Nadal jest mocarny. Boże, jakie to szybkie! I dzikie! Nie mogę z niego wyrwać duszy. Chciałem nawet właśnie strzelać, nawet nie wiem, czy nie zdążyłem tego powiedzieć już teraz, że pewnie z nim się znowu zmierzymy. Czyli tu nic mu nawet nie możemy zrobić. To jest po prostu faza na przeczekanie. Bez sensu trochę. Nie lubię takiej bezczynności. Dlatego ten pasek zdrowia ma nawet nie podświetlony. No to ma sens, nie? Aha. A ty umiesz coś innego powiedzieć? Kurde. A może tu byłbym w stanie go jakoś zrobić? Może nawet to już jest miejsce, gdzie powinienem to zrobić, nie? Żeby, wiecie, skończyć życie naszego prześladowcy. O matko! Ostatnio nie było takich obrażeń. Aha. Spalił mnie. A jeszcze w Umbralu coś tam może udałoby się podziałać. Aha!
Ale lipa. No na niego to jest stanowczo za wolna broń. Nawet nie mam się kiedy za bardzo wyleczyć, bo on ma te ataki takie... O Jezu, z tymi doskokami, dystansowe. Tak więc można by było... może coś tu więcej podziałać z trochę szybszą bronią, no ale... No to leczenie raczej nie jest wskazane na takiej walce, obstawiam. Cholera, nie? Gdybym mógł tylko ten jeden kamień zdobyć, to kto wie, ale może podczas tego podejścia on już byłby nawet martwy. Ja myślę, że to nie jest przesada, ponieważ no de facto dwa poziomy wyżej bym wskoczył ze swoją bronią. To powinno się przełożyć naprawdę w dużym stopniu na zadawane obrażenia. Jeżeli on tutaj po raz kolejny będzie występował i to już jest takie miejsce ostatecznej walki z nim, to droga do niego będzie, delikatnie mówiąc, nieprzyjemna. Teoretycznie moglibyśmy jeszcze spróbować tutaj gdzieś przejść. Ja wiem, tam jest moja żywotność do odzyskania. Aelstrix. Aha, i to jest normalnie możliwość dalszej eksploracji, jak widzę. To znowu ten. I dobra, to jest dalsza eksploracja. Wrócimy sobie do niego. No teraz niestety to będzie trochę bezsensowne, no bo w Umbralu zawalczę. O ile on oczywiście tu się będzie dalej respić. A z tej strony? Kurde. Nie, powinienem wracać. Ale trochę liczę, że udałoby się ten, kurczę, no jeden dosłownie kamień zdobyć, nie? Może tu. Niestety. Co to jest? O co tu chodzi? Jezu, ile ich tu było w ogóle? Obłęd. Topór bestii. Kurde no. Nadal bez szczęścia do kamienia. O, świątobliwość. Jedna kwintesencja. Szczerze, ta walka nie miałaby tutaj żadnego sensu.
Bo zdobyłem to, o co chodziło, nie? Wrócimy i zobaczymy, czy żniwiarz będzie się respił. Przy okazji odzyskam moją żywotność. Trochę za daleko pobiegłem, nie? O, ale można umbral opuścić. To jest dobre. To mi się podoba. Aha, i to jest druga strona po prostu. O kurde. I wróciliśmy. Na początek lokacji. Praktycznie. No, dokładnie. I chyba jednak to już jest wszystko. Co było tu do zrobienia? No nie ma najmniejszego sensu, żebym tędy znowu leciał. No nie ma. Nie ma to sensu. Szczerze? Tak będzie najwygodniej już. Zamiast znowu teraz wchodzić do umbralu, zaskakiwać, przechodzić, szukać tego mostku. Dajcie spokój, bez sensu. Odpocznijmy. Aha, nie musimy, bo to się przecież już podniosło wszystko w pożądalu. Zobaczmy po prostu jeszcze tylko, czy ten żniwiarz tu będzie, czy może nie. Ale mgła tu jest przepotężna. Jeżeli chodzi o kwintesencję świątobliwości, no to jeszcze jednej potrzebuję do kolejnego ulepszenia, także tam też nie mam, no, co robić w tym momencie. Się tylko zawahałem, czy ja tutaj na pewno czegoś nie miałem do zrobienia, ale nie, nie, to jest przecież to miejsce, które jest ostatnio sobie sprawdzaliśmy. Tutaj jesteśmy już tak naprawdę na czysto. W całości z tym tematem. Piorne odgłosy, trochę a la Mortal Shell. Dobra, przekonajmy się. Ja pierdzielę, znowu go nie ma? Ale jaja, co? Czyli to jeszcze nie jest miejsce. Pierwszy Jorkam. To nadal nie jest miejsce ostatecznego starcia. Patrz, mam lampę. Chciałeś ze mną walczyć. Kurde, mogłem go tu położyć, ale chyba był taki komentarz nawet, że lepiej go nie pokonywać wcześniej, bo pozbawimy się jakiejś nagrody. Także brzmi to trochę absurdalnie, że gra by nas ukrała za to, żeby nam lepiej to poszło. Nie wiem, czy to jest prawda, tak tylko mówisz, taki komentarz widziałem. Więc może i dobrze wyszło, że tam jednak troszeczkę, niewiele, ale zabrakło mi od zwycięstwa. Jeszcze tutaj sobie przejdziemy. Bo wątpię, żeby ta lokacja tak po prostu się urywała. Nagle. Ale tak chyba jest, słuchajcie. Serio, bo tu mamy znowuż powrót. Także chyba ogarnąłem promień i tyle. I lokacja sprowadza się do ślepego zaułku. I chyba nas już niczym więcej tu nie zdoła zaskoczyć. A to wychodzi. No nic, no szkoda, że skorzystałem sobie z tego, z tej ćmy tak od razu. Mogłem w sumie przebiec, razem z tego skorzystał. Znaczy, chyba i tak skorzystam za moment.
ale zawsze byłoby to bardziej sensowne rozwiązanie. Boże, myślałem, że on podejdzie i wpadnie pod miecz, a on kurde, no, 1000 razy będzie odskakiwać. Dobra. Jeszcze oczywiście jakiś pies musi być. Sol odmrożenia. A, dobra. To był ten most jeszcze. Ale tu gdzieś powinno być miejsce odpoczynku, nie? Powiem więcej, jesteśmy całkiem blisko, chyba nawet takowego. Tu po prostu wystarczy, sobie zejdziemy niżej i będziemy na miejscu, z tego co kojarzę, bo to była ta główna brama, którą sobie otwieraliśmy, tak jest, także... Możemy iść na podniebny spoczynek, no teraz trzeba będzie obrać jakąś kolejną, kolejny kierunek eksploracji. Ja tak się zastanawiam, czy by nie zawalczyć sobie teraz już z tym bossem. Tylko kurde, no ten jeden kamień mnie drażni cholernie. Nasz kupiec nie powrócił na podniebny spoczynek. No nie ma. Cholera. Czekajcie, zerknę tylko w komentarze jeszcze. Dobrze, tutaj tak a propos komentarza, którego szukałem, no to właśnie kojarzyłem, że był takowy, żebym kupił runę Atif i Trelos. I jak już będę miał takie runy, to żebym umieścił obydwie w swoim mieczu. A następna do zdobycia lub zakupu będzie runa Gravix, ale umieszczę dopiero jak odblokujesz trzecie gniazdo na runy w swoim mieczu. Także Atif, Trelos, Gravix. To są trzy takie, które powinienem mieć, waszym zdaniem. No i szczerze, brzmi to sensownie, bo Atif zwiększa nieznacznie siłę, to jest funkcja tarczy, natomiast funkcja broni zwiększa skalowanie z siłą. Kupujemy Atif i przy okazji umieśćmy runy w broni. No i mam tutaj Hilwit, zwiększa skalowanie z siłą. Nie wiem czemu to nie jest polecane w sumie, bo Atif robi to samo, chyba że to robi w większy sposób. Zwiększa skalowanie z siłą, a tu zwiększa skalowanie z siłą. Pytanie do was w takim razie, czym one się różnią od siebie? Czy Atif zwiększa to w jakiś większy sposób? Mamy skalowanie z siłą A. Atif. Uwaga. Mamy skalowanie A. 219 i 226. Chyba, że są dwie identyczne runy, które, znaczy, nazywają się inaczej, ale robią dokładnie to samo. Jeżeli tak jest, to jest bez sensu. 219 i 226. Dobra, to jest bez sensu. To działa dokładnie tak samo. No i brakuje mi jednego kamienia, muszę go w końcu zdobyć. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to oczywiście zachęcam was do zostawienia kciuka w górę pod tym odcinkiem. No i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, czyli standardowo jutro o godzinie 17. Bardzo raz jeszcze dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa, cześć. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.